Blok, który za chwilę będzie transportowywany z barki na stanowisko montażowe, waży blisko 1000 ton. Wcześniej podobne operacje za pomocą tej technologii opracowanej u nas w stoczni realizowaliśmy, z tym, że gabaryty i tonaż tych konstrukcji był znacząco mniejszy. Ekipa, która zajmuje się tą operacją, jest na etapie wyrównywania poziomu barki, która przywiozła ten blok kadłuba z nabrzeżem. W następnym kroku zostanie połączony system transportowy, który jest zainstalowany na barce, z systemem, w który wyposażone jest to nabrzeże i stanowisko montażowe. I później za pomocą napędów hydraulicznych zostaną przepchane wózki, na których ten blok stoi, z pontonu na nabrzeże, a w dalszym kroku, już pewnie rano, dojdzie do połączenia części rufowej tego kadłuba z tym, co zostało właśnie przywiezione.